kolejnym koncercie w naszym studiu muzyki kościelnej. Koncert o tyle wyjątkowy, że chyba wystąpią przed nami najmłodsi wykonawcy, uczniowie ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Henryka Wieniawskiego. Szkoły bliskiej wielu osobom, które uczą w naszym studium. Już nie będziemy tutaj wypominać sobie lat, kiedy tę szkołę kończył, ale myślę, że sporo osób tutaj obecnych jest wychowankami tej szkoły i w związku z tym robimy to, co robimy także w ramach tego studium. Bardzo serdecznie witam Panią Dorotę Jajak-Krzyszkowską, która jest odpowiedzialna za tę grupę osób, która za chwileczkę przed nami wystąpi. Są to uczniowie klasy harfy, którą prowadzi w szkole muzycznej, a także członkowie zespołów kameralnych, które tutaj się przed nami zaprezentują. I witam oczywiście Pana Tadeusza Polskiego, który będzie mówił na temat muzyki, którą za chwileczkę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Miałbym rozpocząć, tak jak ksiądz powiedział, że witam serdecznie na koncercie tytułem Wazja Harf na Studium Muzyki Kościelnej. Tak to wygląda harf, ale także i młodych harfistów, harfistek. Nie tylko harfy, także inne instrumenty zaprezentują się. Od razu może tak rozpocznę od lekkich przyprosin dla wszystkich słuchaczy, nauczycieli, którzy odbierają tutaj dźwięki i proponowano przez nas przeżyć taką godzinę, ale musiałam się tego procesu przygotować, bo bardzo chciała zaprezentować się jak najlepiej. Rzeczywiście klasa harfy nie w całości, prowadzona przez Panią Dorotę Krzyszkowską-Janiak w Szkole Muzycznej na Sosnowie, także ta szkoła, nazwę pięknie ksiądz dyrektor wymienił. Tak jest często nazywana szkoła Sosnowa, muzyczna Sosnowej. Nadmienię tylko jeszcze, że współpracowała przy przygotowaniu zespołu z Panią Dorotą Krzyszkowską-Janiak, Pani Marta Dorczewska-Grzywińska, nauczycielka fletu, także oczywiście w Szkole Muzycznej na Sosnowej. Program jest dość obfity, wielu wykonawców, więc moje wystąpienia będę starał się ograniczać do minimum, ale rozpocznę troszeczkę od tego, żeby tak Państwu powiedzieć, skąd wzięła się harfa w ogóle w muzyce. Oczywiście wykonawcy i potem Pani Profesor są do dyspozycji po koncercie, jeśli chodzi o możliwość dotknięcia może instrumentu, zapytania, jak on funkcjonuje. Mamy tutaj przed sobą instrument, który jest wielokrotniony, który możemy powiedzieć, że jest najstarszym instrumentem strunowym w dziejach. A pierwowzorem tego instrumentu jest taka rzecz, na której każdy z Państwa może zagrać. To łuk. Jeżeli mamy łuk, to łuk, jak wiemy, ma cięciwę i ta cięciwa jest pierwszą struną harfa. Jak dołączymy do niej kolejne cięciwy, to już każda ma różną długość i już można na tym zagrać jakąś melodię, a jak wspomożemy to pudłem rezonansowym, no to powstaje instrument, który przez te kilka tysięcy lat swojej historii doszedł do takiej formy. Tu mamy najbardziej skomplikowaną harfę pedałową. O jej mechanizmie nie będę się tutaj rozpowiadał, bo jest naprawdę skomplikowana. Te mniejsze instrumenty to są harfy określane jako harfy celtyckie. Zagrają solo, zagrają w zespole, a na finał zagrają wszyscy. Także będzie orkiestra harfowa. Rozpoczniemy nasz koncert od prezentacji najmłodszych uczniów w klasie Pani Doroty Krzyszkowskiej-Janiak. Najpierw zagra Mateusz Płóciennik, uczeń klasy drugiej szkoły pierwszego stopnia. Wykona dla nas rondo C-dur niemieckiego kompozytora XIX-wiecznego Carlo Pessler. Następnie uczennica klasy trzeciej Dobromiła Czarnecka zagra utwór współczesnego kompozytora francuskiego Bernarda Andresa, Aquatinta. To będzie taki dźwiękowy przeniesienie grafiki, rysunku, no właśnie w świat dźwięków. I potem również uczennica klasy trzeciej, Magda Niedźwiecka, zabierze nas w świat muzyki elżbietańskiej. Dwa utwory słynnych wirginalistów angielskich Johna Mandeya i Williama Berda. A zatem Mateusz Płóciennik, potem Dobromiła Czarnecka i Magda Niedźwiecka. Thank you.
Przekonany, że dziewczyny są jedynymi wykonawczyniami tego utworu w Polsce. To bardzo ciekawa kompozycja i myślę, że kompozytora pochodzącego z Łodzi, Terbanda, będziemy mogli poznawać za sprawą choćby pani profesor jeszcze dokładniej. Proszę Państwa, finał. Zostajemy w klimatach amerykańskich, jak amerykańskie klimaty to Hollywood, a zatem muzyka filmowa. Piraci z Karaibów, któż nie widział tego filmu. Młodzi wykonawcy za chwilę, wszyscy niemalże razem, jeśli chodzi o harfistów, wykonają fragment muzyki z tego filmu autorstwa Klausa Badelta. Dołączą jeszcze Tymon Janiak, uczeń klasy trzeciej, który zagra na fortepianie, i Bruno Deredo, uczeń klasy pierwszej liceum, który zagra na werblu. Zapraszamy, proszę się już powoli instalować. Ja tylko może dodam, że ta kompozycja była również wykonywana w nieco większym składzie, bo ten jest dzisiaj bardzo skromny, ponieważ pani Dorota Szyszkowska-Janiak organizuje w Szkole na Sosnowie co roku wiosną taki koncert określany jako Święto Harfy. I kilka tygodni temu ten koncert odbył się. Ilu wykonawców wtedy? 25 wtedy zagrało. No plus oczywiście widzimy instrumentalistów wszystkich znanych nam wcześniej. Ja przy tej okazji, kiedy widzimy tu tyle harf, chciałem serdecznie podziękować rodzicom, którzy zawsze wspierają działania pani Doroty Szyszkowskiej-Janiak, choćby w taki sposób, że dowożą nie tylko swoje pociechy, ale także i harfy, które na co dzień stoją w domach. A dziś możemy je także obejrzeć tu w studiu muzyki kościelnej. A zatem finał i Piraci z Karaibów. Thank you.